względu na miasto i sołectwo w granicach miasta i sołectwa wiejskie, wszystkie poza tymi sołectwami, które są w granicach miasta. Natomiast oddzielnym tematem jest teraz ta kadencja. Oczywiście z góry wyjaśnię, że tutaj troszkę są dane inne, wielce na niekorzyść miasta. W 2011 roku w mieście zainwestowaliśmy, tak w skrócie powiem, bo to miasto jest w granicach miasta, 2 457 748. Natomiast w sołectwach wiejskich 21 534 019. W 2012 roku w mieście 1 006 938, w sołectwach wiejskich 10 313 630. Plan na ten rok, bo na ten rok jeszcze nie ma wykonania planu, oczywiście jest 1 860 799. Miasto i sołectwa w granicach miasta 10 607 687, to są sołectwa wiejskie. W sumie to jest 2011 do 2013 rok. Miasto 5 325 485, to stanowi 11% i 15% wydatków inwestycyjnych, natomiast sołectwa wiejskie 42 455 336, co stanowi 88–85%. Z tego oczywiście w tym okresie, w tych 3 latach, dofinansowanie z zewnątrz dla miasta było 724 138, w sołectwach wiejskich 27 927 591. Tak duża suma. W związku z tym, jak się odejmie te cyfry, które podałem, to środki gminne zainwestowane w tereny miejskie jest 4 600 w tych 3 latach. Oczywiście jak w 13 rok tak wyjdzie, jak w tej chwili plan mówię. Natomiast sołectwa wiejskie jest 15 526 745 zł, co stanowi w procentach miasto 22,86%, tereny wiejskie 77,14%.